Cześć, ja jestem Cypher, witam was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Assassin's Creed Liberation. I tak jak ostatnio sterujemy Avelyn, tym razem w stroju damy. Nie wiem w ogóle co to będzie. Co będziemy robić tą damą, nie mam pojęcia. Jak na razie mamy pierwszą misję, zedrzeć plakat. Dobrze, udajmy się tam na razie. Później zobaczymy co się będzie działo dalej. Zdziera plakaty, aby obniżyć rozgłos niewolnicy. Aha, czyli jak... Aby zmniejszyć rozgłos niewolnicy, należy zdziera plakaty w nagrodę jej... Oj, nie przeczytałem do końca. Sorry, niestety. Czyli podejrzewam, że jak będziemy zdzierać w stroju niewolnicy, to może będziemy obniżać rozgłos jako asasynka? Nie mam pojęcia. Tu pójdziesz podróżnym. A co to za serduszko tutaj jest? Oczaruj! Będziemy mogli oczarowywać, a dziwne. Może to się jakoś przyda, zobaczymy. Na razie kierujmy się do punktu, by kupić odzież podróżną. Dobrze, interakcja. Troje niewolnicy, aha, czyli musimy co, kliknąć w to. Odzież podróżna, mamy tylko do wyboru. Dobrze, no to kupmy. Na pewno chcesz wybinać przedmiot? Tak, kupmy przedmiot. To by to przedmiot fabularnym. Już nie będziemy jak taki typowy wieśniak chodzić, tak? To będziemy taki lepszy, lepsiejszy wieśniak łazić. Aha, nie kliknąłem wstecz. To by to przedmiot fabularny? Dobra. I co, musimy teraz stąd wyjść, tak? Wróć do posiadłości The Grand Prix. Okej. Okay. Kierujmy się z powrotem tam. I zobaczymy, co będziemy mieć dalej za fabułę. Może w międzyczasie, poza odcinkami, będę sobie po prostu... Co to tam idzie? Aha, ona za mną biegnie. No tak, no przecież ja jestem damą, no kto by... Dlaczego ja miałbym sam sobie nosić paczki? No, może między odcinkami sobie po prostu będę robić jakieś... lokacje... pojedyncze, zobaczymy. Może sobie mapę będę odkrywać, może robić, nie wiem, skrzynki otwierać. Zobaczymy. Dobra, interakcja. Avelyn, late to lunch and looking ashen again. I fear you are not resting enough. Oh, papa, I'll take my rest when this life is exhausted. You will hasten that end at this rate. I do fear you are more like your father than his feet for a lady. A chip of the same block. In passing, Monsieur Blanc requests your assistance at the warehouse. I dare say he has work to offer. Is that all he has to offer? I should think for all his attention, he would request your hand. All the same, it's the work that interests me. Philippe. Oh, dear me. By the turn of this conversation, it would appear I have lingered too long at this table. If you'll excuse me. Good day, papa. Ale ładnie wygląda jako dama. To trzeba im przyznać. I can tell you now, Avelyn. I have taken care of everything. Your friend will be safe. If you have any more womanly problems, do not hesitate to see me. Kobiece problemy. Mamę, brzuch mnie boli. Jeśli wiecie, o czym mówię. Dobra. To dalej. Gdzie musimy się kierować? Aha, nigdzie się nie musimy kierować. Czytywanie. Uwaga, ja nie usłyszałem wspomnienia. Od zniknięcia swojej matki Avelyn była wychowana przez Madeline del Islisle. Kiedy obie kobiety zorientowały się, że mają podobne poglądy na temat niewolnictwa, więź między nimi jeszcze się zacisnęła. Proszę bardzo. Czyli mam rozumieć, że tamten gościu to był jej ojciec prawdziwy, tak? Baza danych, magazyn The Grand Prix. I tutaj mamy kolejną misję. Dobra, to zróbmy ją sobie. Troska o interesy. Odrobina uroku może wiele zdziałać. Okej. Okay. Second time this month. Customer relations are strained enough without shipments disappearing. Your frustration is understandable, monsieur. In your position, I should demand a full investigation. Please, let me look into it. I will go talk to Monsieur de Saint-Maxent at once.
Most grateful, Monsieur Blanc. At least I know I can always rely on you. No ciekawe. Żebyśmy pierwszą misję mieli ze śledzeniem? No tu podsłuchiwała rozmowę. Czemu? Śledź Geralda. Okej. Okay. Dobrze, panie Gerald, będziemy cię śledzić. Pewnie... O, proszę. Tak jak w innych asasynach. Po prostu podchodzimy do ściany i... od razu się chowie. Ale dobrze, że się schowaliśmy, bo akurat się odwrócił za nami. O, popatrzcie, popatrzcie. No i już możesz iść, no idź sobie. A, no właśnie, i sobie idzie. Dobra, podejdźmy sobie szybciej. Mam nadzieję, że nas nie zauważy. Tu nigdzie. Tu widzę ławkę, będziemy mogli usiąść na ławce, ale... nie, na razie nie ma takiej potrzeby. Oho, już się patrzy. Dobra. I już możemy iść... No i kurczę, znowu się patrzy, no. Dałem, że już sobie pójdzie, ale dobra. Ej, powoli, może... Byle, żeby się znowu nie odwrócił. O, właśnie, chyba się odwraca. No tak. Byle, żeby go nie zgubić z oczu. Miałem dwa, aby przyjąć postawę jawną. Aha, takie coś. Dobra. O, przerywnik filmowy. My boy, the cargo was stolen from this very ship. I have no more means of retrieving it than you do. Oui, monsieur. That is indeed troubling. I... well, what would you suggest then? I know this much. The devil had the gall to impersonate my dress and my signature. Can you imagine? No, monsieur. Imagination has never been my, strong suit. If it's not too much trouble, may I look at your books? My books? I'd interrogate the captain! If this crew takes bribes, I'd wager he's no less corruptible. O, proszę. I co, musimy przekupić kapitana? Gilbert Antoide is Maxent. Przekup straży na przystanku. Czy przy statku, przepraszam, na przystanku. To mi się pomyliło z przystankiem, nie wiem. Nie, wiecie co, ja chyba troszkę choruję, także musicie mi troszkę wybaczyć, że dziwnie czytam to, co piszę tutaj. Aby spróbować dać łapówkę, kiedy taka opcja pojawi się na ekranie. O, zapłać 150, aby przekupić strażników. No dobra, macie. I will drink well with this. Mhm. I co? Czaruj kapitana Domingueza. Nie oczarowaliśmy go. Are you the captain of this ship? Si. Kapitan Carlos Dominguez, at your service. Czaruj kapitana Domingueza. Aha, czyli po prostu mamy jakiegoś samouczka do czarowywania i tak dalej, tak? Nie wiem, przytrzymałem guzik. May we speak in private, Captain? Who am I to refuse such a comely creature? Jak będzie działać oczarowanie? No dobra. Do jego kwatery. Czemu on ma kwaterę u góry, a nie na dole? To dziwne. Would you be so kind as to tell me what happened with Monsieur de Saint-Maxent's shipment? Why would you want to know? Bah! Don't you worry, my little Angel. The cargo found its way to the... Bajerę kręci, no, cwaniaczek. Let me pour you a cup. I dare you to tell me this isn't the best Madeira wine that ever graced your heavenly lips. If you insist, Capitan. I do. A ona tam jeszcze w papiery zagląda, cwaniaczko. No. I'm intrigued. Truly. I zniknie? A jednak zniknęła. Aha, aha. Dobra, co dalej, bo aż jestem ciekawy. They hid the goods in two warehouses. W dwóch magazynach schowali towar.
Ona synchronizacja nie zabije nikogo. A, no dobra, mamy synchronizację. Co my tutaj mamy? Rozpocznij wspomnienie. Odszukaj w porcie skradziony ładunek. Okej, dobra, rozpoczynamy wspomnienie. Daci L3, aby aktywować wzrok orła. No, w końcu mamy wzrok orła. No tutaj coś mamy. Badaj wskazówkę L2. A, dobra. Co my tutaj jeszcze będziemy mieć? Dobra, ktoś tu szedł, tylko gdzie poszedł? Tu widzę, mamy jakiś zielony kwadracik, prostokącik. Musimy tutaj wejść, tak? A, dobra. Musimy wejść tutaj, ale widzę, że to jest obszar chroniony. I co, możemy go oczarować? Dobra, oczarowaliśmy go. Czaruj co najmniej jednego strażnika, dobra. Ale... A tutaj to mamy, dobra. Nie no, halo, przecież... No dobra, aktywuj wzrok orła. A, i musimy L2 przyciągnąć. No dobra, żeby tutaj wskazówkę... Dobrze. I on stąd wychodził niby, tak? I gdzie on poszedł? A dlaczego on mi już nie jest ten, jakby, wiecie... O! No dobra. Dlaczego mój oczarunek nie zadziałał na niego? To dziwne. Dobra, idźmy tam do następnej. A co to jest za gościu w ogóle w tej puście? Nie wiem. Na razie... Pewnie się tego dowiemy później. No podejdźmy do niego, zobaczymy, kto to jest. Przemytnicy mogą być źródłem przydatnych przedmiotów, takich jak małe bronie czy amunicja. Aha, to tak wyglądają przemytnicy. Dobra. Kolejny wzrok orła, a tutaj już mamy skrzyneczkę, dobra. Kierujmy. Jak prach i gotowe. Czekasz Maxentowi dobrą wiadomość. Aha. Ale widziałem, że jak wejdziemy w jakieś pole, no to strasznie nam wzrasta ten, do asasynów. Znaczy do poszukiwania jako nas jako asasyn. No dobra, czyli biegniemy dalej. To tutaj się chyba zakończy już misja, ile się nie mylę. Daleko jeszcze? Dama i biegnie, kurde, nie przeszkadzać mi. A tutaj jest ten gościu, dobra. Myślałem, że do tego budynku musimy wejść. I am terribly grateful for your assistance, Mademoiselle de Grandpré. But how did you ever... Never mind. Just please, tell your father to expect a considerable discount for his trouble. Aha, takie coś. I co dalej? Wpada jakiś sposób da się do rezydencji gubernatora. Tutaj mamy kolejne wspomnienie, ale czy... Aha, przecież ja jako dama nie mogę się wspinać, nie? No cóż, tak to byśmy sobie zsynchronizowali już kolejny punkt. Ale dobra, klucz do problemu. Zbadaj, w jaki sposób dostać się do rezydencji gubernatora. Rozpocznijmy te wspomnienia. Mamy chwilkę czasu, także możemy to bez problemu rozpocząć. You may put your mind at ease, monsieur. The cargo will be delivered on time. I dare say thanks are owed to Saint Nicolas. Or perhaps a guardian angel, monsieur. Ah, Aveline. I'm sure it is not your old father's company that draws you here. I will leave you both to your private business. Mm-hmm. Aveline, the documents you found aboard the Rat Captain's ship. I recognize the name. Rafael Joaquin de Ferrer, a known enemy. I don't know what his business is here, but we can be sure it's more than a simple larceny. How can I help? One of Agathe's servant contacts tells us that he will attend a social soiree at the governor's mansion this evening. I'll have my best dress ready. Or my worst. Fear not, Gerald. I'll uncover his true purpose. In the meantime, may I suggest that you familiarize yourself with the governor's mansion? Perhaps discover a discreet way to enter?
Don't worry, Gerald. I will prepare well. One more thing. There is a small house for sale near the governor's mansion. It would be ideal for a dressing chamber. If you wouldn't mind buying it. Your wish is my command, Monsieur Blanc. O kurczę. I się wydaje, że ona chyba też do niego bajerę kręci. Ale dobrze. Co będziemy mieć dalej? Kup garderobę. No dobra. Znaczy, że co? Że taka garderoba przy ulicy? Że będziemy się tam mogli przebierać? Czy jak? Czy sklep normalny jakiś? Nie wiem, nie mam pojęcia. Mogę sobie jakoś nakierować na to? Zaraz sprawdzimy. A tutaj coś jest. Punkt docelowy. O, fajnie. Możemy. Czy nam to pokaże, ile metrów mamy? 56 metrów. No dobra, powiedzmy. Tędy nie przejdziemy, bo oczywiście się nie możemy wspinać. Ale tędy już możemy przejść, tak? Zobaczmy. Tu. I tutaj sobie możemy przejść. A co? Jakiś bombel stał na straży. Nie znam typa. Zapaść 500, aby odbudować. O Jezu, ile my mamy? 3800. Dobra, może być. Zdobyć to trofeo. Użyj wcielenia niewolnicy. Interakcja, dobra. Czyli się musimy przebrać za niewolnicę teraz. Wcielenie damy, wcielenie asasynki, wcielenie niewolnicy. No dobra. Może byśmy się przebrali za niewolnicę, to się przebieramy, no. Znajdź sposób wejścia do rezydencji. A gdzie jest ta rezydencja? Tam gdzieś. 10 metrów. No to tak dużo straży jest. To powinno być czasami chronione? Nie wiem. Tutaj gdzieś mamy coś, tak? No dobra, straże pilnują. Raczej nie wejdę, jak nie będę mieć żadnej skrzynki, tak? Zresztą wydaje. Aha, lokaja musimy śledzić. Dobra, panie lokaj. I zdziwienie. Oj, żeby mnie nie zauważył. Dobra, czy ja tędy będę mógł przejść? O nie! Wykryto mnie? Serio? Ale bez sens, ale fail! What? Ja nie wiedziałem, że ja nie mogę przechodzić obok nich. Kurde, to ja muszę jakoś inaczej przejść. Dobra, tam jest ten lokaj, on mnie obserwuje, tak? No on przejdzie chyba z tej strony. O kurcie, blaszka, no. To ja już wiem, że ja nie mogę przechodzić, no. No dobra, co mamy zrobić, żeby... On nas nie zauważył. Ja chyba wiem, z której strony możemy przejść. No. Ziomek, przesuń się. Dobra. A, ona tutaj też zamiatała. Jak tędy przejdę? Dobra. Chyba będzie git, tak? Dobra, on mnie nie widzi, ale ja go widzę. No dobra. Ja się tu mogę schować? Chyba mogę, nie? Nie widzi? Nie widzi mnie. Dobra. Raz tu. Raz chyba tu. O, chwila, on się tu chyba patrzy. Im bliżej wrogowie, tym szybciej cię... A. On mnie nie widzi teraz, ale aż w kurde tak w dziwnym miejscu on się zatrzymał, nie? Idzie. Dobra. O, przerywnik.
Remember, we need these goods delivered to the south entrance just after sunset. Here, this will grant you access to the kitchen. Dobra, ukradnij klucz. O. Zyskaj anonimowy kont... Jestem anonimowy. Dobra, jak podejdziemy? Co? What? Ja musiałem za nim stanąć, ale bez sens, znowu fail. No dobra, pełna synchronizacja jest. Zebraliśmy klucz, wow. Aj, ciężko wam powiem. No ale cóż, no, fejle się zdarzają. Tutaj mamy gdzieś jakieś... Tutaj chyba będziemy mieć garderobę, nie? Nie mamy na razie pieniądzów. Nie, no w sumie tam coś mamy, ale to nie ma sensu. Dobra, ale gdzie teraz? Gdzie my musimy iść? Tutaj musimy iść, tak? Dobro kolonii. Ukrzyżuj plany gubernatora Diabiedie, coś tam. Ale dobra. Było kilka faili. No dobra, zrobiliśmy jakieś tam misje. 20 minut za nami. Tutaj sobie zakończymy. I... No, na następnym odcinku zaczniemy sobie po prostu od tego wspomnienia. Także dzięki za obejrzenie tego materiału. Mam nadzieję, że wam się podobało. I widzimy się na następnym. Na razie trzymajcie i hejka!